Znaczy tak, może od razu powiem, że czeka nas bardzo ciężki mecz. Pamiętamy ten mecz tutaj, kiedy Wisła grała go z Bełchatowem jeszcze. Tutaj Radek oczywiście odgrywał główną rolę w tym meczu. I znaczy mamy taką nadzieję, że tak powiem, ta powtórka się nie powtórzy tutaj na Wiśle, ale zdajemy sobie sprawę, że to będzie bardzo ciężki mecz. Bełchatów obecnie jest, nie można powiedzieć, że dołku, ale dwa mecze przegrał, w których praktycznie no nie był słabszą drużyną. Ostatnio może to się zdawać, jeśli patrzymy na wynik, że 0-4 z Groklinem, ale ten mecz naprawdę całkiem inaczej się układał, jeżeli ktoś ogląda w całości ten mecz. Praktycznie indywidualny błąd i ta bramka Adriana Sikory ustawiła to spotkanie, a w pierwszej połowie, co by nie mówić, to Bełchatów przeważał i był zespołem lepszym. Zorganizowany ogólnie, zorganizowany był lepiej i w sytuacji więcej stwarzał pod bramką Groklinu. Tak się inaczej, tak się ułożyło, że taka bramka pechowa w jakiś sposób ustawiła mecz, no i później potoczyły się różnego rodzaju sytuacje w drugiej połowie i Bełchatów niestety, albo niestety przegrał 4-0 z Groklinem. Na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie to Tomek Irsak, który ma naciągnięty mięsień po głowy. Myślę, że Adam Kokoszka również nie da rady, Darek Dudka i Andrzej Niedziela. Co do Radka, to pewnie zaraz sam na własny temat powie coś więcej. Na pewno tak. No, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Bełchatów na pewno nie przyjeżdża tutaj, żeby ten mecz przegrać. Oni mają tak samo w pamięci ten mecz, że potrafią wygrać na Wiśle. Pokazali to. Te dwie porażki, tak jak mówię, to są porażki, które no, na pewno, jeśli chodzi o atmosferę, to nie jest najlepsza, ale motywują do tego, żeby w końcu przełamać się i powalczyć tutaj z nami o zwycięstwo. Znaczy, oczywiście byśmy chcieli jak najlepiej grać, byśmy chcieli grać widowiskowo, strzelać dużo bramek. Tylko weźcie panowie i panie jedną rzecz pod uwagę, że mecz meczowi nierówny. Tutaj ten mecz z Jagiellonią nam się ułożył po prostu. Też były takie dwie sytuacje na początku meczu, że my mogliśmy przegrywać 0-1 czy 0-2. Ten mecz w miarę nam się ułożył, szybko bramkę strzeliliśmy, potem drugą, trzecią i tak jakby powietrze uszło z zespołu Jagiellonii. Także łatwo nam się grało w drugiej połowie praktycznie koncertowo, bo przeciwnik już nie stawiał takiego oporu. Natomiast mecz z Widzewem, ciężkie warunki przede wszystkim. Zobaczymy, jak to nasze boisko w tej chwili nie jest najlepsze. Mamy nadzieję, że będzie dobra pogoda i myślę, że dużo od boiska będzie zależało. Forma myślę, że jest i myślę, że z dobrej strony się zaprezentujemy w niedzielę.